Witamy Państwa serdecznie na wielkim finale Narodowego Programu Wyboru Reprezentanta Polski do walijskiego miasta Cardiff. Na wstępie składamy serdeczne gratulacje Walii, która wraz z Taylor Swift wygrała 8. edycję naszej Eurowizji i także dzisiaj jest w gronie jurorów, którzy zdecydują, kogo zobaczymy jako naszego reprezentanta. Nasz ukochany szef TVP postanowił wybrać nas na prowadzących naszych wspaniałych selekcji. Po lewej widzą Państwo Ele Gawin, a po prawej nasza najdroższa, Roxana Węgiel, która brała także udział w Kurski Decidys mających na celu wyłonienie reprezentanta Polski w 4. edycji naszej Eurowizji, czyli dawno temu. I think, Ella, it's time to make a recap of songs in the final. Masz rację, Węgielkowa, tak jak Roxy powiedziała, pora na skrót piosenek finalistów, abyście byli Państwo zaznajomieni z kandydatami. Jestem bez żadnych szans, kiedy jesteś obok mnie, z tobą łatwiej dzielić dzień za dniem. Jestem bez żadnych szans, kiedy obok jesteś ty, niech zostanie wszystko tak jak jest. Stajesz się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem tak naprawdę nie ma mnie, to dzięki temu mogę na stary rower siąść, zamieszkać w kamienicy, nie być rąk. Kto nie kochał, nie wie nic. Kto nie kochał, tylko drwi. Kto nie słyszał tych dwóch słów, nie rozumie, co to ból. Wspomnimy tak blisko jak ja. Nie był ciebie nikt tak blisko i nie poddał twoim zmysłom jak ja. Przeczcie znów. Sięgam ust. Tak, zanim krzykniesz, będę tam. Tak, niech pomyślą, że to ja. Ej, niech wypuszczą stalo gończych psów, wycelują broń mój brzuch. OMG, I love this emotions and you, Ella. Tak, Roxy, ja też jestem zachwycona, ale wiemy, że chcecie wyniki. Więc wam ich jeszcze nie damy, gdyż specjalnie z okazji, że Roxana chciała reprezentować Polskę w 4. edycji, ale jej nie wyszło na finał, zaprosiliśmy zwyciężczynię 4. edycji, Kaję Tam, czy jak jej tam, zaprezentuje ona swój zwycięski utwór Wo sind die Katzen. Ella, you speak not well in German. Wo sind die Katzen? It's already great. Preseri want en nis misoniwais de poniwas tu ja wigralem se zwarte edigtje i tu ja paueninem zostak se prozoni na interval ani jakas koto maniatske. Przepraszam, ale kim ty jesteś, niepotrafiący się po polsku wysłowić człowieku? Ja jestem Burak. Excuse me, what kurwa? Burak je to reprezentanteur GWC zwarte jedigitje i Zwitserska. Obawiam się, że nie, bo zwycięzcą była Estonia, więc masz stąd wyjść. O, wyszedł, no cóż, Kaja już nie chce powtarzać występu, więc ten Burak zepsuł nam interwał. Roxana, czy możesz zrobić dla nas interwał? Of course Daniel is not here, but I have another boy not from Poland. And let's lay low. Lay, lay low. Boy, you got me up in the morning, thinking about you, it's missing me around. You're a fit in my face, though I like it. Yeah, I like it, I like it, I like it. Yeah, you got me tripping upon you. Will you stand? Will you ever stand still? Let me scream out your name, yeah, you like it. Yeah, you like it, you like it, you like it. Oh, oh, we can ride with the shadows. Won't be caught in the shallows. When I lay low, lay low, lay low. When your body knows. Yeah, your body knows. Yeah, you do. Yeah, you do. You got me exposed. You got me exposed. You do. You. Let's lay low. Lay low. Lay lay low. Oh, what a great performance I made, and Kaya too. Yeah, Ella, Ella, where are you? Na balkonie. Ella, are you okay? Tak, już jestem. O tym, czy wyniki są gotowe, powie nam nasz kolega z Greenroomu, Zikrajski. Dziękuję Ella, dziękuję Roxy. Was ja prosto from Anglii Zikrajski. I swear to be true and Ozy wish you now that I have a results for you. Points will be by 1, 3 and 5. Pao Eugenia. I'm Basshunter, you're watching a Narodowy program Wyboru representanta Polski do Cardiff. Nie bawię się, nie żyjesz. If you're in Poland, you should get your ass to Olesnika. Get your ass to Raj, because this place is boiling. It's good. Dziewczyna piękna, beautiful, sexy. And look as cool as I am. Dziękujemy bardzo Basshunter za punkty szwedzkiego jury, to był zwycięzca drugiej edycji naszej Eurowizji, a teraz przejdźmy do punktów od walijskiego jury. Hello from your host of this edition our Eurovision, Wales. I won for Wales last time and now I will give you the points from our national jury. Here are the lower points. And our 5 points go to the best Piotr Kogowski. Congratulations and thanks for great show. Dziękujemy Taylor i przechodzimy do Belgii, czyli wspaniałego Loïca Noteta. Hello from Belgium, thanks for the great show. Here are our lower points. And finally our top points go to the best and the greatest Dawid Podsiadło. Wow, czyżby Dawid szedł po zwycięstwo? Jest to możliwe, ale możemy się w tej kwestii upewnić dzięki punktom uwaga od Polski, czyli od Barbary Santany. Struktura ego mówi, że jesteście kosmitami, ale miałam wam dać punkty, więc wszystko to co mówię jest nieprawdą, ale jednak. Struktura ego zdecydowała o niższych punktach, a nasze 5 punktów z innej czasoprzestrzeni jest dla Mateusza Ziółko. Dziękujemy Basiu, to mną wstrząsnęło. Przechodzimy do sąsiadującej z Polską Litwy, z której poznamy punkty od dwukrotnej reprezentantki Litwy Moniki Marigi. Witamy z Litwy, dziękujemy za wspaniałe selekcje transmitowane na MKTV-LTV, pamiętajcie o głosowaniu w litewskich audycjach, a jeszcze bardziej proszę o głosowanie na mnie, gdyż dążę do zostania 3-krotną reprezentantką Litwy. Przepraszam, zagadałam się. Oto nasze niższe punkty, a nasze 5 punktów trafia do Grzegorza Hyżego. Gratulacje. Dziękujemy Monika i obiecuję, że będę na ciebie głosować w litewskich audycjach. Został nam już ostatni juror, a jest nim niespodziewanie Fizy z Izraela, a nie jak planowano Pieseł z Maroko. Pieseł nie dał na czas punktów. Szalom z Tel Awiwu, jestem chyba najczęściej widzianą reprezentantką na naszej Eurowizji, a dzisiaj podam punkty Izraela w polskich selekcjach. Oto nasze niższe punkty, a nasze 5 punktów trafia do Sarsy. Yeah, let's lay low and we are sad because it's end of our selections. Yes, I think that it's great choose and can't wait to the semi-finals and final of our Eurovision, we must be smile. Jesteśmy szczęśliwi, że znamy wyniki, ale musimy właśnie skończyć wspaniałe selekcje. Dziękujemy za oglądanie i pamiętajcie, by głosować na Polskę podczas naszej Eurowizji, a także głosować w litewskich odcjach.